Dzień dobry, jest piątek 10 stycznia. Klaudia Rusek, zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji Streameo. Zaczynamy! W jeleniogórskim szpitalu będą kompleksowo leczyć raka piersi. Zmiany kadrowe w WORD-zie. Już w niedzielę zagra największa orkiestra serc. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej rozszerza świadczenie usług onkologicznych w zakresie leczenia raka piersi. 13 stycznia swoją działalność rozpocznie Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. Zapraszamy do Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej rozszerza świadczenie usług onkologicznych dotyczących leczenia raka piersi. 13 stycznia swoją działalność rozpocznie Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. Chcemy, żeby pacjentki, że tak powiem, nie rozchodziły się po różnych gabinetach, nie pozostawały same sobie, tylko będzie to opieka skoordynowana. Wszelkiego rodzaju uzgadnianiem i badań diagnostycznych, i poszczególnych konsultacji będziemy zajmować się my. W systemie takich organizowania, takich poradni tematycznych można liczyć na lepsze uświadomienie i jak gdyby ta kobieta już zgłaszając się do danego miejsca wie, że ona będzie miała ciągłość kolejnych decyzji, zdarzeń, informacji. Bo jeżeli jest sama mamografia, to może kobieta myśleć, że na tym etapie ona będzie tylko zbadana i nic więcej, a może będzie miała potem dalszy problem, co dalej z tym wynikiem robić. W takich centrach to już jest kompleksowe zajęcie się całościowo problemem dotyczącym akurat w przypadku tym raka piersi. Oprócz porad i diagnostyki pacjentki będą mogły liczyć na pełny zakres leczenia. W tej chwili jesteśmy pełnopakietowo przygotowani do leczenia nowotworów, od leczenia chirurgicznego, chemioterapii czy radioterapii, więc sprzęt, który posiadamy, jest sprzętem najnowszej generacji. Standardy, które stosujemy, są standardami najnowszymi, standardami, które są stosowane na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie odbiegamy w żadnym momencie od tych standardów. Ale żeby leczenie odniosło pozytywny skutek, rozpoznanie choroby musi być na jej wczesnym etapie rozwoju. No jest to istotne ze względu do samego przebiegu choroby. No im wcześniej tą chorobę zdiagnozujemy, im wcześniej ją rozpoczniemy leczyć, to tym lepsze rokowanie stwarzamy dla pacjentki na przyszłość, na dalsze życie. Tymczasem kobiety nadal niechętnie poddają się badaniom diagnostycznym, a to przekłada się na zatrważające statystyki. Jeżeli chodzi o nowotwory piersi, u kobiet jak najbardziej ta statystyka jest niepokojąca z tego względu, że nowotwór piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet i drugim co do umieralności nowotworem zaraz po nowotworach płuc i oskrzeli. W Polsce poziom zachorowań na raka piersi szacuje się na około 17 tysięcy rocznie, z czego na tę chorobę umiera 6 tysięcy kobiet. No jest to duży problem, biorąc pod uwagę, że liczba zachorowań stale rośnie. Jest to niestety charakterystyczne dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. W ciągu ostatnich dwóch dekad ta liczba w Polsce podwoiła się. O 10 tysięcy przynajmniej zachorowań wzrosła liczba zachorowań, nowych przypadków stwierdzanych. Szczegóły dotyczące rejestracji, jak i godzin otwarcia centrum ukażą się na stronie centrumleczeniapiersi.pl lub pod numerem 7575 373 51. W niedzielę po raz 28 odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku wiele atrakcji zaplanowano w Jeleniej Górze. Jelenia Góra gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tegoroczną 28 edycję zaangażowało się wiele osób. I tak tradycyjnie już rozpoczynamy w sobotę biforem w Galerii Sudeckiej. Czego możemy się spodziewać? Licytacje, oczywiście, koncerty, występy jeleniogórskiej młodzieży, dużo atrakcji, występy magików. Od godziny 10 do godziny 15 orkiestra zagra na poligonie, a od godziny 12 na placu ratuszowym zaplanowano zimowy piknik rodzinny. Będzie JT Strzelec, Jelenie Wraki, będzie Straż Pożarna, będzie pokaz ratownictwa, a także loteria fantowa, będzie także grochówka ciepła oraz bigos. Prócz tego sporo takich gier, zabaw zręcznościowych, harcerskich. Jeleniogórskie sztaby przygotowały także kilkadziesiąt prezentów do wylicytowania. Najcenniejsze – złote serduszko od Jurka Owsiaka. Wylicytować będzie można także kolację z prezydentem. Lot balonem,
samochód na weekend zatankowany, można sobie pojechać gdziekolwiek tylko chcemy. Do tego złote serduszko, które dostaliśmy od fundacji, tylko tutaj jest mały haczyk, bo cena wywoławcza tego to 10 tysięcy złotych. Bardzo ważnym naszym gadżetem jest brązowy medal od Lucyny Kornobyska. Mamy pluszaka ze Straży Pożarnej, mamy, co jest nowością, psa ratownika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym roku na jeleniogórskich ulicach spotkać będzie można 390 wolontariuszy. Najmłodsza nasza wolontariuszka ma 8 miesięcy, najstarszy wolontariusz 73 lata. Ważne jest, żebyśmy brali czynny udział w orkiestrze. Ważne jest, żebyśmy pomagali drugiemu człowiekowi i to jest potrzebne. Nie, i tutaj się nie liczy rekord, ile nazbieramy. Ważne, że zbieramy. Ważne, że każdy z nas tyle, ile może, wrzuci do tej puszki. Z orkiestrą grać będzie także Jeleniogórskie Centrum Kultury. To właśnie tam od godziny 15 do 19 zaplanowano występy artystyczne. Są to akcje, które czynią nas lepszymi. Znaczy wspólnie robimy coś dobrego. Jest w tym idea współpracy tak rzadkiej, coraz rzadszej gdzieś u nas. Współpracy mamy nadzieję jak najszerszych środowisk i jak najwięcej ludzi bierze w tym udział. Nasza telewizja po raz czwarty włącza się w tę szczególną akcję. Specjalnie dla Państwa realizować będziemy od godziny 15. 15 studio na żywo z JCK. Zaprosiliśmy szczególnych gości i prowadzących. Jedno jest pewne, będzie się działo, dlatego przyjdźcie do nas, wspólnie pokażmy, że Jelenia Góra gra z orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej. Decyzją zarządu województwa dolnośląskiego Robert Tarsa przestał być dyrektorem jeleniogórskiego oddziału WORD-u. Zastąpił go Wojciech Leszczyk. Robert Tarsa został odwołany ze stanowiska dyrektora Jeleniogórskiego Oddziału WORD-u. O decyzji samorządu województwa mówi Michał Nowakowski, rzecznik prasowy marszałka. Decyzja ta uzasadniona jest niespełnieniem przez pana dyrektora oczekiwań zarządu województwa w zakresie prowadzenia bieżącej działalności ośrodka oraz koniecznością usprawnienia funkcjonowania WORD-u w Jeleniej Górze. Na stanowisko powołany został Wojciech Leszczyk, dotychczasowy zastępca dyrektora, który zadeklarował, że rewolucji nie będzie. Realizowanie obowiązków ustawowych, które na nas nakłada ustawa na WORD-y, także kontynuujemy to, co do tej pory było u nas realizowane, czyli egzaminowanie na wszystkie kategorie dla kierowców oraz działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast na ten rok również mieliśmy plany odnośnie właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego, BRD, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, jak również z zakresu tutaj poprawy jakby ekonomii funkcjonowania WORD-u tak samo. Nowy dyrektor podkreślił, że nadal utrzymana zostanie wysoka jakość usług. Ograniczenie ilości egzaminów w ciągu dnia na jednego egzaminatora, więc staramy się tutaj skupić teraz na tym, żeby to wpłynęło jak najmniej na komfort zdawania naszych klientów. Egzamin na prawo jazdy zdawać można nie tylko w stolicy Karkonosza, ale także w oddziałach terenowych Jeleniogórskiego WORD-u w Miliczu i Głogowie oraz w delegaturach w Bolesławcu i Kamiennej Górze. Kilkunastu strażaków miejskich otrzymało dziś medale za wieloletnią służbę. Podczas uroczystego spotkania wręczono także medale dla wolontariuszy i darczyńców akcji Zostań z nami Świętym Mikołajem. 11 strażników miejskich otrzymało dziś z rąk wojewody medale za długoletnią służbę. 7 z nich przyznano złote, a 4 srebrne odznaczenia. Nie spodziewałem się, że człowiek doczeka takiej chwili, że będzie wręczone tak zaszczytne odznaczenie. A co ono dla pana znaczy? Bardzo dużo, jest to podsumowanie całego okresu pracy. No jest każdy dzień, nie jest podobny do poprzedniego. Spotykamy ciekawych ludzi, no bywa również i trudniejsze bywają momenty. No i ciekawość tej pracy pozwoliła także ten okres czasu wytrwaliśmy. Dla mnie to jest misja, którą akurat spełniam swoje marzenia młodzieńcze, praca w mundurze i pomoc dla ludzi. Na pewno było warto, dlatego jestem dalej w tej jednostce. Są to moje młodzieńcze lata, które tutaj spędziłem i myślę, że do emerytury będę pracował w straży, jeżeli będzie tylko istniała. Warto dlatego, że ciekawa praca i jest kontakt z ludźmi, poznajemy nowe kręgi znajomych, nowe sytuacje, które trzeba rozwiązywać, bo ludzie się zwracają do nas z problemami,
czy to będzie zadymieniem, czy z pieskami, czy porządkowe sprawy, jest duża paleta problemów. W najbliższym czasie zwiększony ma zostać nabór do Straży Miejskiej. Wzrosnąć mają także zarobki. Ja nie wyobrażam sobie miasta bez Straży Miejskiej. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, kiedy dochodziłoby do, tak jak chociażby teraz mamy, do spalania odpadów, które są niebezpieczne, które są w ogóle zakazane do palenia. Trzy okoliczne gminy zainteresowane są patrolami Straży Miejskiej. Spotkanie było także dobrym momentem do podsumowań. To jest kwestia dotycząca szeroko mówionej jakby prewencji i poprawy bezpieczeństwa w mieście Jelenia Góra. Chcemy podsumować naszą pracę jako Straży Miejskiej, ale również chcemy podziękować naszym koalicjantom, z którymi współpracujemy na co dzień w ramach poprawienia bezpieczeństwa w mieście. Podsumowano także akcję Zostań z nami świętym Mikołajem, którą 19 lat temu rozpoczął strażnik miejski Grzegorz Rybarczyk. Dziś akcję wspiera kilkudziesięciu darczyńców i wielu wolontariuszy. Bez ich wysiłku, bez ich trudu, bez pracy fizycznej czasami, a przeważnie fizycznej pracy, by nie było tych nagród, nie byłoby tych podarunków dla dzieci na świętego Mikołaja i dzieci już wiem, że oczekują. Po raz 29 w tym roku udało nam się, że w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego też były te paczki, te prezenty rozdawane dzieciom. Także dziękuję gorąco strażnikom, ale też chciałbym podziękować tym wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, że mogli strażnicy miejscy te prezenty, te paczki dzieciom przygotować. Wszyscy zaangażowani w akcję otrzymali okolicznościowe statuetki. Dlaczego warto pomagać? Robię to z serca. Wiem, że moje działanie pomaga ludziom. Jest euforia na pewno. Każde dziecko jest zadowolone z paczki, które otrzymuje. Jeleniogórskie ulice patroluje 28 strażników miejskich. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.